proszę o uwagę możliwości oprogramowania Librus do zarządzania szkołą w chmurze. Zaprezentuję Jakub Rzędkiewicz. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszy mnie to zaproszenie. Dzisiaj cieszy to, że nasza firma została doceniona jako taka, która tworzy oprogramowanie dostępne tak naprawdę dla użytkowników wszelkich rodzajów platform, wszelkich rodzajów oprogramowania, również wolnego, tutaj dzisiaj wiele mówimy. Ja chciałbym Państwu zaprezentować pewne możliwości systemu, który od jakiegoś czasu wdrażany do szkół. Będą to rozwiązania, tak tutaj z tytułu prezentacji, dostępne w chmurze. Chmura jest tutaj pewnym jakby odniesieniem do angielskiej nazwy, jakby trendu w informatyce, którym podążamy od pewnego czasu, czyli cloud computingu, właśnie przetwarzania danych w chmurze. Daje nam to bardzo wiele możliwości, przede wszystkim integracji naszych systemów. Jak to wygląda w praktyce, za chwilę Państwo zobaczą. Ja dzisiaj skupię się na pewnym Janie Kowalskim, który przychodzi do szkoły. Będziemy mu towarzyszyć w czasie lekcji, będziemy mu towarzyszyć w domu, będziemy towarzyszyć jego rodzicowi. Tak naprawdę do momentu, aż od momentu przyjęcia go do szkoły, aż po moment wystawienia świadectwa, kiedy on zostanie naszym absolwentem. Będziemy tutaj mówić o pewnych działaniach sekretariatu, pedagogów, nie tylko pedagogów, bo będziemy mówić o pomocy psychologiczno-pedagogicznej troszeczkę, czyli tak naprawdę pedagodzy, również zespół w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zobaczymy sobie lekcje, pewne prowadzenie dokumentacji, aż po absolwenta. Sekretariat, będzie to oczywiście program do sekretariatu. Jeżeli chodzi o lekcje, będzie to szkolna platforma edukacyjna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest rozwiązana poprzez program EdPlan. SKF, system kontroli frekwencji postępów w nauce, to jest taki system, z którego najbardziej jesteśmy znani. Jest to dziennik elektroniczny. No i na sam koniec oczywiście świadectwa. Za świadectwa odpowiada program E-świadectwa. Te wszystkie programy będą w takiej chmurze, pewne dane będą się przenosić pomiędzy systemami. Ja będę na to zwracał uwagę. Ważna informacja jest taka, że wszystko, o czym powiem, jest dostępne dla każdego użytkownika bez względu na oprogramowanie, z którego korzysta, dlatego że do wykorzystania tych systemów potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa, dostęp do internetu. Przyjmiemy najpierw tego naszego Jana Kowalskiego do szkoły. Wszystko zaczyna się od dodania ucznia. Ucznia dodaje pani sekretarka, ma swój login, ma swoje hasło po zalogowaniu na odpowiednią stronę internetową, wpisuje ucznia w zależności od tego, czy jest to dziecko rejonowe, czy jest to dziecko spoza rejonu, albo do księgi ucznia, albo do księgi dziecka. Wszystkie dane może uzupełnić tutaj oprócz tych systemów, o których powiem, czy są to systemy oferowane szkołą przez naszą firmę. Zaznaczę, że oczywiście takie systemy posiadają możliwości eksportu również do innych programów, takich jak chociażby SIO, chociażby Hermes. Tutaj akurat widzimy model dodawania ucznia. Nie wszędzie to w taki sposób przebiega. Czasami są wdrożone systemy takie do elektronicznej rekrutacji, wtedy pani sekretarka tego robi. Nie musi, tylko te dane się importuje. Widzimy, Jan Kowalski już został dodany przez panią sekretarkę do systemu. No i w tym momencie ten Jan Kowalski został dodany do tej naszej chmury. Od tego wszystko się zaczyna. Ale żeby Państwo nie myśleli, że pani sekretarka tylko i wyłącznie wprowadza dane, kilka takich uwag. Oczywiście taki program do sekretariatu jest w pełni funkcjonalnym narzędziem dla pani sekretarki. To, że ona wprowadzi te dane do systemu, oczywiście później z tych danych korzystają wszyscy użytkownicy w szkole,
Pani sekretarka również ma dużo plusów z wykorzystania takiego programu. Przede wszystkim prowadzi tam księgę ucznia oraz księgę dziecka. Widzimy tego Jana Kowalskiego wpisanego do tej księgi. Może wydawać różnego rodzaju zaświadczenia. Zaświadczenie generuje się automatycznie na podstawie danych, które zostały wprowadzone. Może wydawać legitymacje. Legitymacje drukujemy na specjalnych giloszach, takiego świadectwa mamy gilosze, tak samo do legitymacji. Wszędzie widzimy tego Jana Kowalskiego. System sam będzie odnotowywał potwierdzenie wypełnienia obowiązku szkolnego, dzięki temu rozróżnieniu, o którym mówiłem na samym początku, czyli księga dziecka, księga ucznia, program sam o to będzie dbał. Również dzięki możliwości połączenia tego programu z innymi programami, które są dostępne, może pani sekretarka wysłać wiadomość do użytkowników, w tym przypadku powiadomienie o tym, że do klasy został dodany nowy uczeń, żeby nauczyciel nie był zdziwiony, jak na lekcję przyjdzie i zobaczy nowego ucznia. W tym czasie gdzieś w szkole, czyli w tym momencie będziemy towarzyszyć nauczycielowi podczas prowadzenia lekcji. Nauczyciel zalogował się do systemu, oczywiście dostępnego przez przeglądarkę internetową. Widzimy, że odczytuje wiadomość od pani sekretarki. Zobaczył, że nowy uczeń się pojawił. No rzeczywiście jest Jan Kowalski na lekcji. Dostał taką informację. Rozpoczyna lekcję. System automatycznie podpowiada mu, którą lekcję prowadzi, dlatego że zna rozkład dzwonków, szkołę, godzinę systemową, więc wie, jaką lekcję powinien prowadzić. Nauczyciel rozpoczyna lekcję. Proszę zwrócić uwagę, system wpisał temat, dlatego że nauczyciel może podpiąć swój rozkład materiału nauczania, dzięki temu nie musi w większości przynajmniej przypadków wpisywać tematu. Dzięki temu rozwiązaniu również wylicza się dla dyrektora kontrola realizacji podstawy. Nauczyciel rozpoczął lekcję, czy wypełnił dokumentację. System od razu podpowiada mu, że do zrealizowania tego konkretnego tematu ma akurat w tym przypadku w platformie e-learningowej pewne materiały do zrealizowania na tej lekcji. Nie musi logować się do innego systemu, podawać loginu, hasła. Klika w odpowiedni link, który podpowiada mu program i może lekcję od razu realizować. Uczeń po powrocie do domu oczywiście może wykorzystywać sobie te materiały. Ten program, który widzieliśmy przed chwilą, w którym nauczyciel prowadzi lekcję, jest to platforma e-learningowa. E-learning pozwala nam na wymianę tych materiałów, które są realizowane w szkole, z uczniami. Uczeń za pomocą swojego już wtedy loginu i hasła po zalogowaniu do takiej platformy ma dostęp do materiałów, które przeznaczył dla niego nauczyciel, czyli może sobie je przerobić. Może odrobić pracę domową. Tutaj przed chwilą były testy. Ja akurat też takie proste teściki mam. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę, tutaj pan Adam również prezentował z tą kuleczką. To naprawdę są rzeczy bardzo ciekawe dla uczniów. Taka forma przekazywania wiedzy przede wszystkim pokazuje uczniom, że jest coś innego oprócz kartki, oprócz papieru i że ta nauka może być ciekawa. Na pewno warto dążyć do tego, żeby uczniowie na tą naukę patrzyli jako coś ciekawego, aniżeli coś, co nie do końca ich interesuje. No w tym przypadku akurat do tego testu był przydzielony jeszcze, była przydzielona przez nauczyciela ocena, stąd widzimy, że ta ocena przez system została wystawiona. Wcześniej była biologia, tu już mamy mity, czyli raczej język polski. Oczywiście te materiały, jeżeli są wykorzystywane na lekcji, również mogą być wykorzystywane na przykład za pomocą takiej platformy e-learningowej, jak tutaj moi przedmówcy prezentowali. Ale plusem jest oczywiście również to, że uczeń po powrocie do domu na tych samych materiałach te lekcje może sobie przerobić, bo już poszło troszeczkę lepiej, dostałbym szóstkę.
Co jeszcze może zrobić uczeń? Sprawdzić chociażby plan lekcji na jutrzejszy dzień. Sprawdzić swój terminarz, do którego nauczyciele wprowadzają różne dane. Państwo tego nie widzą, tutaj jest podświetlone. Sprawdzam w informacjach, jest rozszerzenie, że jest to konkretnie sprawdzam, z języka angielskiego z zakresu Unit 5, więc również uczeń do tego ma tutaj dostęp. Taką jedną z nowych rzeczy u nas w systemie jest taka dodana możliwość dla uczniów ściągania czy pobierania sobie z systemu lektur. Są to wszystkie lektury dostępne na polskim rynku, które mają darmowe prawa autorskie. W formacie PDF, w formacie Worda, oczywiście nie chodzi tutaj znowu o zastępowanie książki, tylko chodzi tutaj o ten moment, w którym uczeń nie ma możliwości dotarcia do tej książki. Biblioteka zazwyczaj jest wyposażona 10, nawet 20, niech będzie egzemplarze lektur. Uczeń w klasie jest 30. Wszyscy w tym samym momencie muszą to przerobić, wszyscy w tym samym momencie przeczytać. Nie chodzi tutaj absolutnie o odciąganie dzieci od książek, raczej o pomoc w dotarciu do tych materiałów, kiedy jest problem. Następnego dnia nauczyciel po przyjściu do szkoły może sprawdzić, jakie uczniowie otrzymali wyniki. W tym przypadku nie były to dobre wyniki, no niestety mamy dużo jedynek. Mamy wynik procentowy, ocena oczywiście wystawia się na podstawie modelu oceniania, który nauczyciel odwzoruje w systemie. Oba te programy są ze sobą połączone, czyli platforma e-learningowa razem z dziennikiem. Dzięki temu jednym kliknięciem nauczyciel wysyła te oceny do dziennika. Czyli oprócz tego, że ta praca domowa została sprawdzona pod kątem merytorycznym, czyli wraca do nauczyciela już sprawdzona, wraca oceniona, ocenę można wysłać do dziennika. Nauczyciel również ma taki dostęp do analizy wyników, oprócz tego, że jest w stanie sprawdzić, którzy uczniowie w jaki sposób odpowiadali, gdzie robili błędy, ma również chociażby takie zbiorówki. W tym przypadku był to test akurat, czy wyniki tego testu, które widzimy, to są wyniki testu ze znajomości województw. No akurat widać, że w tej grupie najgorzej wskazywanym podlaskie, dolnośląskie, opolskie, małopolskie. Także to były te, które najsłabiej były znane przez uczniów. Nauczyciel oczywiście w ramach tego systemu, tak samo jak pani sekretarka, może wysyłać pewne wiadomości. To są wiadomości w tym przypadku, jest to wiadomość akurat do rodzica, to z informacją o tym, że dziecko w pracy domowej nie odrobiło. A rodzic, widzieliśmy ten terminarz wcześniej, do terminarza ma dostęp i uczeń, i rodzic. No w tym przypadku akurat rodzic jeszcze widzi, że jutro jest zaplanowana wywiadówka, no, w której sali ona się odbywa. Do takich informacji ma tutaj dostęp. To, co na to zwraca się uwagę głównie przy dziennikach elektronicznych, no to oczywiście to, że rodzic na stałe, tak naprawdę przez internet z każdego miejsca, w każdym momencie może monitorować oceny, może monitorować frekwencje. Tutaj oczywiście również tak jest. To jest taka informacja, oprócz tego, że są to oceny, jest również informacja, z czego te oceny są wystawione, ewentualnie jakie są wagi tych ocen. To jest takie podstawowe informacje. Może również sprawdzić, i to jest taka dosyć istotna rzecz. Może sprawdzić na przykład, które godziny usprawiedliwi. Czy jest to takie narzędzie, które pozwala rodzicowi przygotować się do tej wspomnianej wcześniej wywiadówki. Czyli rodzic nie przychodzi na wywiadówkę po to, żeby dostać karteczkę z ocenami, karteczkę z frekwencją i dowiedzieć się, że moje dziecko w tym miesiącu opuściło tyle i tyle godzin. On jest przygotowany na wywiadówkę.
On wie, gdzie dziecko było nieobecne, może to skonsultować z dzieckiem i wie, idąc na wywiadówkę, które godziny może usprawiedliwić w stosunku do ocen, gdzie są problemy. W tym przypadku widzimy, że czyta wiadomość, odpowiada na tą wiadomość, którą widzieliśmy wcześniej. Dziękuję za informację. Odbył rozmowę z synem. I no, tutaj brak pracy domowej jeszcze nie powtórzył. Przechodzimy do tej wywiadówki. Na tej wywiadówce nauczyciel, wychowawca może sprawdzić obecność wśród rodziców. Może również oczywiście z takiego systemu wygenerować takie proste druki, znane chyba wszystkim, karteczki na wywiadówkę. Tutaj nazywa się to wykazem ocen, ale karteczka na wywiadówkę jest częściej wykorzystywana zwrotem. Oczywiście tutaj mogą to robić bądź nie. No, rodzice mają do tego dostęp, mają swój login, mają pasmo, mogą to sprawdzić, ale mimo wszystko nie wszyscy rodzice też korzystają z komputerów. Dlatego również takie karteczki można przygotować i rozdać. Może również poinformować o osiągnięciach uczniów, ale w całej klasie, czyli o pewnych trendach, które dzieją się już w klasie. Pomagają w tym różnego rodzaju zestawienia. No i może porozmawiać indywidualnie z rodzicem. Rodzic przechodzi na wywiadówkę, chce porozmawiać ze swoim uczniu. Nauczyciel nie musi przeglądać dziennika papierowego, kartkować go przy okazji przetwarzając dane osobowe, tylko może włączyć sobie odpowiedni moduł w systemie, wyłowić z dziennika wszystkie informacje, które dotyczą tego konkretnego ucznia. Czyli widzi tutaj oceny, również z tymi karteczkami, o których mówiłem, czyli z pełną informacją na temat konkretnej oceny. Widzi średnią ocenę ucznia na tle poziomu, czyli jak ten uczeń wygląda na tle swoich rówieśników, czy te oceny są raczej trochę lepsze od tych rówieśników, czy gorsze. Niżej widzi nieobecności, również z informacją, jaka to była lekcja, jaki to był przedmiot, kto ten przedmiot prowadził, gdzie dziecko było nieobecne. Ilość godzin opuszczonych na tle poziomu, czyli podobna statystyka jak wcześniej była do ocen, tutaj jest w stosunku do nieobecności i widzi uwagi, które zostały przez jakiegoś nauczyciela wysłane do rodzica. W tym przypadku jest to ta wiadomość, którą widzieliśmy wcześniej. Plusem tego modułu takiego do wysyłania wiadomości pomiędzy szkołą a rodzicem jest to, że zawsze widzimy, że rodzic przeczytał daną wiadomość. Zawsze mamy takie potwierdzenie. W tym przypadku niestety nie widać tego, ale tutaj pod tekstem jest data odczytania wiadomości, więc na każdym etapie szkoła może wykazać się taką uwagą. Jeżeli rodzic nie korzysta, nie ma problemu. Jest informacja, że nie przeczyta. Ale jest również taka informacja, że szkoła interweniowała w tej sprawie. Rodzic nie przeczytał, nie było reakcji, tak? Ale szkoła w tej sprawie interweniowała. Do tego zawsze mamy dostęp właśnie w takiej kartotece danego ucznia. Również w systemie, również z tej samej bazy korzystają, czyli z bazy tej, którą stworzyła pani sekretarka na samym początku. Ona oczywiście jest uzupełniona przez innych użytkowników, ale to jest cały czas ta sama baza. Możemy również prowadzić pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, jest to jedyny produkt w tym momencie na rynku działający w taki sposób i zamykający tak naprawdę całą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w jeden program. Główną zaletą tego programu, czy tych programów, bo na pewno za chwilkę konkurencja też nie jest i na pewno za chwilkę takie programy będzie miała również konkurencja, jest przede wszystkim ochrona danych osobowych. Dodam danych wrażliwych, które są beta, które są w tych kartach indywidualnych potrzeb. Te dane powinny być jeszcze lepiej zabezpieczane niż dane chociażby w dziennikach elektronicznych, a to przy dziennikach elektronicznych tak się szumnie mówiło o ochronie danych osobowych. Tam wszystkie dane są zabezpieczane 24 godziny na dobę,
jest informacja, kto ma dostęp do danych, kiedy ten dostęp do danych miał i w jakim zakresie. Nigdy nie będziemy tego mieli w momencie, kiedy taka pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest prowadzona drogą papierową. Tutaj jeszcze dodam, że akurat ten program no nie jest to do końca program nasz, który my tworzyliśmy od samego początku. To jest program, który powstał dzięki naszej współpracy z taką amerykańską firmą Public Consulting Group, a ich z kolei wspomagało tutaj ORE, no oczywiście wiedzą merytoryczną, stąd wszystkie druki, które za chwilę zobaczymy, to są sygnowane właśnie przez ORE. System jest o tyle ciekawie przygotowany, że tak naprawdę przeprowadza przez cały proces pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Krok po kroku pokazując, które dane zostały już uzupełnione, które dane jeszcze trzeba w systemie uzupełnić. W systemie mamy oczywiście wszystkie rodzaje dokumentacji, którą wystawiamy w trakcie prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. IPED, HIP-u, no w tym przypadku plan działań wspierających. I jako, że te dwa systemy znowu łączą się ze sobą, to jest ta sama baza. Na przykład nauczyciel idąc na lekcję w dzienniku prowadzonym obok OCEM ma taką informację o uczniu. Tutaj akurat jest to słabo widoczne. Tu jest taki czerwony dokument. Jeżeli na ten czerwony dokument, ten czerwony dokument oznacza w ogóle, że uczeń ma jakąś opinię, ma jakieś orzeczenie. Jeżeli nauczyciel na jedzenie widzi na przykład, że ten uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kategoria specjalnych potrzeb, niedostosowanie społeczne. Także to również, do tego również nauczyciel ma dostęp w prosty sposób w jednym miejscu w dzienniku w tym przypadku. Co może robić dyrektor? Oczywiście kontrolować ten dziennik. Może to robić na kilka różnych sposobów. To jest akurat taki najczęściej wykorzystywany do tej pory sposób. Tutaj ma informacje na jedno kliknięcie. To pokaż po prawej stronie, to jest przygotowanie raportu. To są konkretne sekcje, brakujące realizacji programu, czyli luki w dzienniku, brak realizacji wykonanych ponad program, czyli lekcja nie powinna się odbyć, ale się odbyła, czyli zazwyczaj zastępstwa, realizacji, w których nie wpisano tematu lekcji, realizacji, w których nie sprawdzono obecności. Jeżeli dyrektor kliknie pokaż, przygotowuje się raport, na przykład realizacji, w których nie wpisano tematu lekcji, mamy listę nauczycieli, ilość tematów nie wpisanych, i od razu jest to pewna podstawa do tego, żeby no troszeczkę zdyscyplinować tych nauczycieli. Tutaj widzimy realizacje, w których nie sprawdzono obecności, jeszcze też dosyć długa lista. Tutaj widzimy kontrolę rozkładu materiału nauczania, którą nauczyciel podjął sobie po konkretną realizację. No, dyrektor ma również możliwość tak no, na bieżąco monitorować pracę nauczycieli, czyli ilość ocen wystawianych, systematykę oceniania nauczycieli w wybranym okresie, ile tych ocen zostało wystawionych, ale również jakby oprócz danych ilościowych ma dane jakościowe, czyli może zobaczyć, że okej, nauczyciel Rzodkiewicz Jakub, na przykład na angielskim wystawia te oceny dosyć zróżnicowane, to nie są oceny tylko załóżmy z odpowiedzi, z klasówki, tylko również stawia z aktywności, z pracy domowej, jakiegoś testu, czyli no, mimo wszystko jest to już dosyć zróżnicowana taka ocena. A tutaj chciałbym Państwu pokazać nowość z poprzedniego tygodnia w naszym systemie. Również jest to pierwszy system, w którym jest taki wirtualny asystent dyrektora. Przed chwilą Państwu pokazałem te raporty, no rzeczywiście tak do tej pory dyrektor kontrolował dziennik, kontrolował nauczyciela, mógł kontrolować, nie pokazałem tego, mógł kontrolować
nie wiem, frekwencję u uczniów i sprawdzić, który ma problem z frekwencją, tak? Teraz już nie musi nawet tego robić, ma wirtualnego asystenta, zaznacza, co jest dla niego ważne i o czym system ma go informować. Dyrektor rano przychodząc do szkoły dostaje informację. Lista uczniów poniżej określonego procentu frekwencji, czyli z danego przedmiotu uczniowie zagrożeni i nieklasyfikowani. Nie musi wchodzić w odpowiedniej sekcji programu, żeby to sprawdzić. Dostaje informację rano, jak przyjdzie do szkoły. Lista uczniów, niestety chciałem troszeczkę więcej pokazać, przepraszam, pomylił mi się obrazki, miałem dwa razy powtórzony ten sam. Również ten wirtualny asystent może na przykład powiedzieć, którzy nauczyciele te wspomniane braki mają, którzy nie wpisują tematu i również po prostu w taki sposób powiadomić o tym dyrektora i on nie musi jakby wchodzić w te konkretne sekcje programu. Tutaj również jedna istotna rzecz, dyrektor posiada w jednym miejscu całą potrzebną dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, z zakresu tego, kto ma dostęp do jakich danych i pamiętajmy o tym, że jest to jeden system. To nie jest kilka różnych systemów, czy kilka różnych baz danych, tylko jest to jedna baza danych, stąd przygotowanie takiej dokumentacji jest dużo, dużo prostsze. Tutaj widzimy zakres uprawnień konkretnych grup użytkowników, co mogą robić, czego robić nie mogą. Na koniec roku oczywiście system przygotowuje nam różnego rodzaju statystyki, które są przydatne na rady klasyfikacyjne. Tu widzimy coś na pewno dobrze znanego wychowawcom. Klasyfikacja roczna, ostatnia strona dziennika. To oczywiście w systemie jest policzone. Dzienniki elektroniczne działają tak, że raz wprowadzona informacja do dziennika jest już przetwarzana przez system. Jeżeli ja raz dodam jakąś ocenę, dodam jakąś kategorię frekwencji, obecność, nieobecność, to ja wyliczając jakąś średnią, nie muszę już tego przetwarzać. System zrobi to za mnie. Co jeszcze zrobić z tymi ocenami, to za chwilę pokażę, ale oczywiście, jeżeli raz jest wpisana ocena końcoworoczna, klasyfikacja, świadectwa i tak dalej, tego się już nie wpisuje do tamtych dokumentów. One przechodzą już automatycznie. Tutaj jeszcze nie powiedziałem arkusza ocenowych z takich dokumentów, w którym te dane są. Monitorowanie wystawiania ocen tutaj. Trochę wracamy do dyrektora. Ważna rzecz, czasami jest tak, że niektórzy nauczyciele troszeczkę później te oceny końcoworoczne wystawiają, stąd wychowawcy nie mogą jeszcze świadectw wystawiać. Tutaj zawsze dyrektor ma możliwość monitorowania tego, w jaki sposób te oceny końcoworoczne, śródroczne są wystawiane, w razie czego poprosić nauczyciela, żeby już wystawił. Wystawianie świadectw przez wychowawcę to jest również kwestia kliknięcia w odpowiednie miejsce w programie. Jest to wspólna baza danych, wszystkie dane się przenoszą. Pierwsza strona świadectwa, wrócimy tutaj do początku prezentacji, jest dzięki pani sekretarce. Druga strona świadectwa, widzimy po prawej stronie wypełniona ocenami, jest to efekt wspólnej pracy wszystkich nauczycieli, no bo wszyscy nauczyciele w dzienniku elektronicznym te oceny końcoworoczne wystawiają, więc tak naprawdę rola wychowawcy sprowadza się do uzupełnienia szczególnych osiągnięć, ewentualnie informacji o, przepraszam, indywidualnym programie lub toku nauki. Oczywiście może to przygotować. Oprócz świadectw te dane są również na arkusz ocen i taki arkusz również z programu można wygenerować. I te dane, które widzieliśmy, to są dane, które są wprowadzone do systemu tylko raz. Czyli jak pani sekretarka w klasie pierwszej szkoły podstawowej wprowadzi te dane do systemu, ten uczeń jest z nami przez 6 lat, te dane są również w systemie przez 6 lat. Tak naprawdę trochę dłużej, bo jeżeli uczeń jest promowany z klasy 6, tworzy się automatycznie również jeszcze księga absolwentów, stąd no, trochę dłużej, ale już się na nich nie pracuje. Zintegrowany system, zintegrowane działania. Tutaj chciałbym Państwu zobrazować, dlaczego my wykorzystujemy
właśnie internet, dlaczego są te połączenia, dlaczego te dane przychodzą z jednego miejsca do drugiego. Tak naprawdę są tutaj różne dziedziny pracy szkoły. Mamy tutaj rok dziennik, czyli dokumentację dziennikową, mieliśmy świadectwa, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, sekretariat, mieliśmy współpracę również rodziców, mieliśmy prowadzenie lekcji, czyli platformę e-learningową. To wszystko krąży wokół tego naszego Jana Kowalskiego, jego pewnych danych. Dzięki temu, że ten system jest zintegrowany, wszystkie osoby, które pracują, które tworzą taką społeczność szkolną, są w stanie również w prosty sposób tymi danymi się wymienić. Tutaj jeszcze chciałbym Państwu pokazać kilka informacji na temat produktów, o których mówiliśmy. Tu jest zobrazowany przykład akurat a propos dziennika elektronicznego. W tym momencie na dzienniku elektronicznym pracuje, na tym konkretnym dzienniku, ponad 1600 placówek w Polsce. Każda firma, która oferuje oprogramowanie dla tak dużej ilości szkół, nawet nie szkół, tak naprawdę użytkowników, bo tutaj bardziej chodzi o użytkowników, nie może sobie pozwolić na tworzenie oprogramowania, które jest stworzone tylko dla jednego, na przykład systemu operacyjnego. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, tutaj jest ponad 1600 szkół, przyjmijmy 1600. Standardowa szkoła, czy taka średnia szkoła w województwie mazowieckim ma około 400 uczniów. Już nie liczę nauczycieli, których też jest sporo. Gdybyśmy pomnożyli 1600 przez 400, wyjdzie nam tak około, powiem szczerze, przeliczyłem to, ale nie mam pamięci do cyfr, około 700 tysięcy osób. Nie ma możliwości, żeby wszyscy oni korzystali z takiego samego oprogramowania. No fizycznie nie ma takiej możliwości. Dlatego tego typu systemy muszą uwzględniać to, że na przykład rodzic korzysta z Linuxa, że szkoła korzysta z Linuxa, że nauczyciel w domu ma Linuxa, a w szkole ma Windowsa, że WF-ista na przykład, bo mu tak wygodniej, korzysta z jakiegoś tableta, który jest na przykład na Androidzie albo na OS-ie. Dlatego wszelkie tego typu oprogramowanie musi przewidywać to, że ta liczba użytkowników jest bardzo duża. Tutaj jeszcze zaznaczę dziennik elektroniczny nasz. Z tych 1600 placówek w Polsce ponad 350 prowadzi dokumentację tylko i wyłącznie w takiej formie, czyli nie prowadzi dokumentacji takiej papierowej, standardowej, tylko zrezygnowała z dokumentacji papierowej na rzecz dziennika właśnie takiego elektronicznego, jak Państwo przed chwilą widzieli. Większość szkół z tych, które nie odeszły jeszcze od dziennika papierowego, blokuje tak naprawdę jedna rzecz. Komputer, czy dostępność komputera. Stąd bardzo cieszy mnie takie spotkanie, gdzie promowane są pewne rozwiązania, które są pewną alternatywą dla systemów, chociażby operacyjnych, które są dużo, dużo droższe, a to oprogramowanie, które jest tańsze, no na pewno też będzie no, tak budżetowo również bardziej w zasięgu szkół. Szkolna platforma edukacyjna, sekretariat, świadectwa i e-plan. Są to wszystkie programy, również tutaj podałem strony internetowe, są to wszystkie programy, które działają w internecie. Na czerwono mamy e-sik, oczywiście połączenia szyfrowane. Czy mają Państwo jakieś pytania? Prawie genialnie. Jednego pytania. Dziękuję. Na podstawie tej analizy problemu nie dość pojęć, jak tego braku, pasowało to do przycisków konstytucyjnych na prawdę. No, pomyślimy nad tym, To oczywiście był pewien skrót. Skrót jakby działania systemu. To było też kilka różnych systemów. To nie jest też tak, że szkoły wdrażają całe oprogramowanie na raz. Bo to by no, niestety trochę paraliżowało pracę szkoły. To jest tak, że kroczek po prostu, tak jak szkoły, czy
wyposażają się w komputery, w tablice multimedialne, również mają możliwość gdzieś tam rozszerzania tego zakresu informatyzacji, ale no, ta informatyzacja rzeczywiście idzie w parze również z komputerem. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jakieś radne uwagi? Ja mam jedno pytanie. Tak. Chciałbym wiedzieć, mówił Pan, że dane ucznia zostają jakiś czas po zakończeniu jego edukacji. I czy jest jakieś archiwum, żeby obejrzeć, sprawdzić, co się działo w tym nie wiem. Oczywiście. Jeżeli chodzi o archiwum, to są dwa rodzaje archiwum. Po pierwsze, to jest księga absolwentów, taka typowa księga absolwentów prowadzona przez sekretariat. Tak jak w tym momencie jest prowadzona w większości, przynajmniej szkół, bo wiem, że niektóre szkoły tego nie prowadzą, ale to z zupełnie innego powodu. Czyli to jest jakby ta jedna rzecz. Drugą częścią jakby dokumentacji, do której zawsze możemy wrócić, jest forma przechowywania dziennika w ogóle elektronicznego przez 5 lat. Bo tak jak dokument papierowy, dziennik papierowy przechowujemy przez 5 lat, tak samo dziennik elektroniczny również musi być przechowywany. On jest w określonym formacie, ten format jest określony poprzez rozporządzenie, to jest XLS. I oprócz tego, że szkoła musi go przechowywać, szkoła przechowuje go na płytce, dwóch płytkach, trzech płytkach, żeby to się nie zniszczyło, wkłada do sejfu i to tam jest, ale oprócz tego w zakładce archiwum, w dzienniku, każdy nauczyciel może wrócić do tych danych z lat poprzednich i sprawdzić na przykład, jakie uczeń miał wyniki nauce. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Pani, mam pytanie. Dobrze. Ja w takim razie serdecznie Państwu dziękuję za ten mikrofon. Dziękuję bardzo.